Przyjechaliśmy do Hośćna nad jezioro i zobacz, jak nas kaczuchy przywitały. Idziemy dalej nad jeziorko. Nic ci nie zrobią, nie karmimy już ich, tak? Pójdziemy dalej nad jezioro zobaczyć. Chcecie? To macie. Jezu, uderzyłem. Jezu, ale one są piękne. To są jak raptory prawie. No, chwilę tu z nimi postoimy. Idziemy nad jezioro zobaczyć, czy są łabędzie też. Cała łabędzica, tato, nie? Mamo? No, jakie one są fajne. Są jak raptory, są dla nami, tato, nie? Daj mi chwilę. Jeziora! One strasznie nas nudzą! Chcecie to? Ale uciekła! Patrz jak ucieka! Płynie za nami cała ławica kaczek! Idziemy nad jezioro teraz! One nas... Tam nad jeziorko idziemy! One nas chyba pod most. Tak, wpłyną pod most. Całe stado, to chyba rodzinka, nie? Mamo? Tak. Chyba mama, tata, dzieci, dziadkowie, wujkowie, ciotki, zyni i inne. Nie? No. Przyjechaliśmy do folwarku Podkowa. Tu mamy wejście, recepcję, idziemy kupić bilety. A, jesteśmy w Szczecinie, tak w ogóle. Idę. Możecie iść sobie głowy wsadzić. Będzie nie obiec. Daj dzieciom. Chodźcie, rączki dajcie. Będzie czwarty, to można tu przyjechać na ten. Tu jest też restauracja, niestety nieczynna. Są też noclegi tutaj. Też nieczynne na razie. Także idziemy tylko do mini zoo. Tak, karmimy owce, kozy i króliki, tak? No to idziemy. Owce możemy karmić, ale się zbiegły. I mają też błoto i wodę, nie? Tak, mają tu trochę błotka. No cały czas pada nam deszcz albo śnieg. O! Daj takiej malutkiej. Oj, mały koźlaku. To owce. Dobrze, przepraszam. Jakie maleństwo. Oj, schowało się teraz na mamę. Nagrywaj się, Szumuś zdjęcia robi tylko. Teraz będę robił zdjęcia. No, tu są ptaszki. I się drą. Szybciej. O, i mamy strusie. To są... Jakie strusie, Kubuś, wiesz? Emu. Emu. Rób sobie zdjęcia zwierząt. A tu nam przyszedł mruczuś. Tu mamy puste klatki. Kiedyś tu były małpy. Ale może są schowane na zimę teraz. Na pewno. No. O, tu jest sowa. Zobacz, jaka ładna. Są schowane. Sowa świeża, bo... Nie, tam są. A tam w środku są jeżozwierze. Widać tylko ich tyłki. Nie wiem, czy wy coś zobaczycie. O, i idzie lisek do nas.
Chyba mu trochę zimno, tak się skulił. Cześć, lisku. On się na kota czai. A możliwe, no. Patrzy na kotka. Tak, tu kotek, a tu lisek. Najwięcej jest tu owiec i kóz. Mniej innych zwierzaków są pochowane. Co, kochanie? Nie wiem, zobacz, co tam jest. No, także karmimy zwierzaki. Jest zimno, pada śnieg. No, taki spacer z dzieciakami, spoko. Jest tygrys. Ale jak będziemy fotografować, Karmię, bo jeszcze mamy jedno całe. Mama, ale nie chcę fotografować te tygrysy, chodzi o prawdziwe. Aha, dobrze. Ej! Dobra. Tam co jest? No chodź, zobaczymy, co tam jest. Dobra, jedno mamy wykończone. To masz drugie opakowanie. Tak, muszą tak być. O, i mamy lamy. A osiołek? Gdzie jest? Nie widać osiołka. A tu mamy kicajki, króliczki. Ale duże. Takie pasztety biegają, no. Słodkie są, no. Zobacz, jakie wielkie. Patrz, one już wiedzą, że dostaną jeść. No. Jaka postać jeszcze jest królikiem? Bo on jest w nowo, bo on jest królikiem. Nie? No. Musisz im nasypać, no. On jest biały. O, jaki fajny! Ale... I takie łaciate przybiegły. One lubią jeść ziarna, nie? Tak, tatuś im tu nasypie. Ona liże. Ona prędzej poliże. One gdzieś ciamkają. Don't worry, spokojnie, nie? One nie... Daleko. No, tam są koniki, kucyki. No to zrobimy zdjęcie z daleka, bo tam nie przejdziemy. Nie przejdziemy, bo jest straszne błoto. O. Proszę. O, dzięki. Całość kosztowała nas 44 zł? Jakoś tak. 2 plus 2 plus 2 razy karma. No. Zwierząt dużo nie ma, dużo jest pochowanych. Ale są owieczki, kuski, strusie. Lamy, króliki, konie są daleko, jest straszne błoto. No ale pospacerować chwilę można, jest bardzo zimno, także długo tu na pewno nie będziemy. Idziemy znowu do lisa, bo lis chyba się najbardziej dzieciom spodobał i tam jest lis. Chodźcie. No, latem można jeszcze skorzystać z placu zabaw, jest tu taka łączka. Jest miejsce na ognisko też. Także całkiem fajnie, tylko żeby pogoda była, wtedy więcej zwierzaków. No i tak jak mówiłam, można tu też nocować, co jest też fajną opcją, bo dzieciaki na pewno się tu nie będą nudzić. Także my zaraz idziemy już do autka i zmykamy. Zimno jest strasznie. Sztuczna szkoła, nie? Tak, tu jest takie miasteczko jakby westernowe zrobione. A mam na to miejsce wioskę, że i ma tak. Też zwierzęta. Tak, jest wioska taka zrobiona, zwierzątka, jest szkoła, jest bank, restauracja. I przypomina, że to miasto kowboi. Tak. Że mają także konie. Jeździłem na wielkim ja się bałem się koni, ale już nie. Już się nie boisz, no to dobrze. Konie robią? Także my się z wami już żegnamy, zapraszamy na kolejne wycieczki. Jak chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie kanał, łapki w górę. No i do zobaczenia. Szukamy następnych miejsc na te niby ferie.